Trzecie miejsce w turnieju Tytus Cup Wóz Kurnik, Basia Wachowiak. Basiu, ty miałaś być liderką zespołu, jesteś zadowolona ze swojej postawy? Grałaś tak, jak powinno być? Uważam, że tak. Trochę nie szło w obronie, ale to się naprawi. Ogólnie było dobrze. Jak ci się współpracowało z koleżankami, miałaś wsparcie? Od koleżanek zawsze. One... Czy koleżanki to potwierdzają? Tak! Basiu, a te warkoczyki to sama sobie robiłaś, czy nie, koleżanki? Nie, to mama. Mama. Mama jest na była na trybunach? Jest. Też takimi warkoczykami, czy? Nie, mama jest tam. O, widzimy mamę. Jakbyś ty miała wybrać najlepszą koszykarkę w swoim zespole, którą byś wybrała? Możesz wymienić kilka. Siebie. No, siebie. Na pewno Zuza Mikołajczak, Martyna Wolna, Naska Świejkowska, Maja. To były zawodniczki bardzo wyróżniające się na tym turnieju. No. Jak myślicie, czy Basia to prawdziwa liderka drużyny? Tak. Widzisz, jednak cię koleżanki doceniają. Basia Wachowiak, liderka zespołu MUX Kurnik czy Poznań, nie wiem jak to jest. Kurnik Poznań. Powodzenia wam życzę w kolejnych już turniejach, już o poważne puchary, bo to był turniej towarzyski. Mamy nadzieję, że dużo się nauczyłyście podczas niego. Basia Wachowiak i MUX Kurnik. Duże brawa. Dzięki.